Witam wszystkich. Przyszła do mnie dzisiaj kolejna przesyłka z Chin. Prawdopodobnie z Chin. Nie mam pojęcia, co w niej się znajduje. Według tego, co tu jest napisane, to jest Budapest. Magia posta. Czyli przyszło to pocztą węgierską. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarza, żeby przyszło pocztą węgierską. Żadnej deklaracji celnej. No po prostu nic. Zobaczmy, co jest w środku, bo ja na razie nie mam pojęcia. O! Przyszły do nas dwie zapalniczki elektryczne, które jednak... Ja ich się spodziewałem trochę później, ale okej. Są to zapalniczki, które działają na zasadzie USB. O, proszę bardzo, tutaj mamy port USB. Zakupiłem je za kwotę dosyć dziwną, bo około chyba 4-5 dolarów, coś koło tego, sam już nie pamiętam. Na stronie AliExpress będzie wszystko w podpisie, tak jak zawsze daję. Działa to na takiej zasadzie, że z tej strony ją wkładamy w port USB, ona się ładuje, prawda? A tu, jak damy do góry, się zaczyna dioda świecić i zaczyna się grzać. Jest to bardzo prosta konstrukcja, wiatroodporna, dla osób, które palą papierosy. Mam nadzieję, że się im to spodoba. Zamówiłem te, dlaczego? Dlatego, że są tanie. Sztuka kosztuje z dolara 50, więcej nie. Są proste w obsłudze. Jak się zepsuje, to nie będzie szkoda. A z drugiej strony dla ojca na prezent są idealne. Jedną taką miał, to się mu popsuła, więc zamówiłem mu kolejne dwie. Uważam, że to jest fajny gadżet. Będzie fajnie mu się sprawował. Droga będzie na prezent dla kogoś innego. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego wideo, które razem nakręcimy i razem przedstawimy.